Na rynku kryptowalut w ciągu ostatnich 24 godzin dość znaczące spadki i pomimo tego, że nie brakuje pozytywnych informacji, jak te, że Hongkong otwiera się na klientów detalicznych, jak te, że jedno z największych studiów gamingowych otwiera się na Web3, czy też takie, które mówią nam o potencjalnych legislacjach, które miałyby banować CBDC. To jednak cena Bitcoina spada w ciągu jednej godziny ponad 1400 dolarów i tym samym jest to największy spadek od czasu upadku giełdy FTX. Wiele osób uważa, że. Informacje na temat banku Silvergate przyczyniają się do właśnie tych spadków. Moim jednak zdaniem tych powodów jest dużo, dużo więcej. Cześć. Z tej strony Piotr. W dzisiejszym odcinku wejdźmy w rolę adwokata diabła, czyli w rolę obrońcy niedźwiedzi. Wciąż wiele osób na rynku kryptowalut uważa, że przed nami bardzo długa zima. Dlatego w dzisiejszym materiale przygotowałem dla was informacje, które nie tylko opowiedzą o tym, co teraz się dzieje na rynku krypto, ale przede wszystkim pozwolą wam się przygotować na wydarzenia, które czekają nas w najbliższych tygodniach oraz miesiącach. Wyceny na rynku kryptowalut to przede wszystkim stosunek popytu do podaży. Jednak jako, że dzisiaj będziemy bronić niedźwiedzi, skupimy się na podaży, czyli na informacjach negatywnych, które przyczyniają się do tego, że rośnie presja sprzedażowa. Dlatego jeżeli rozumie, że nie są to porady inwestycyjne, łapa w górę i lecimy z tematem. Zaczynamy od informacji wewnątrz rynku kryptowalut i tych informacji, które są uważane za kluczowe w obecnym momencie. Większość osób uważa, że obecne spadki na rynku krypto są spowodowane tym, że bank Silvergate spóźnia się ze swoim raportem finansowym. I faktycznie, jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób wyglądają wyceny na akcjach banku Silvergate, mamy tutaj faktycznie Armagedon. I od momentu, kiedy rynek usłyszał, że faktycznie będą opóźnienia w tychże raportach, mamy tutaj gigantyczne spadki ponad 50%. Procentowe. Tutaj jednak zauważcie, że dowiedzieliśmy się o tym 1 marca, natomiast na rynku kryptowalut spadki zaczęły się wczoraj. Tutaj jednak zauważcie, że ta informacja na rynku pojawiła się 1 marca, a spadki rozpoczęły się dopiero wczoraj. Dlatego idąc dalej z wiadomościami, warto wziąć pod uwagę, że dopiero w momencie, kiedy Coinbase ogłosił, że nie będzie więcej akceptował płatności właśnie przez Silvergate, bank rozpoczęły się wyprzedaże na krypto. Dlaczego bank Silvergate jest tak bardzo istotny? Instytucją na rynku kryptowalut, a no dlatego, że w Stanach Zjednoczonych mamy dwa banki, które sprzyjają kryptowalutom. Jednym z nich jest Silvergate, a drugim Signature. I w ciągu ostatnich kilku tygodni, kilku miesięcy, wszyscy doświadczamy tego, że regulatorzy od momentu, kiedy upadła giełda FTX, bardzo mocno wzięły się za rynek kryptowalut. I póki co wychodzi im to bardzo dobrze, aby odcinać rynek krypto od dolara amerykańskiego. Zastanówmy się jednak, jakie to może mieć dalsze Konsekwencje, jeżeli na rynku kryptowalut mamy dwa banki, które łączą inwestorów z US, z rynkiem kryptowalut i z tymi bankami coś dzieje się nie tak, jasną rzeczą jest, że możemy potraktować to jak most, który w tym momencie zaczyna się poniekąd walić. Można zatem powiedzieć, że regulatorzy dzisiaj się cieszą, ponieważ faktycznie jest to ograniczanie wpływu kapitału na rynek kryptowalut ze Stanów Zjednoczonych. A na co to konkretnie wpływa? Oczywiście wpływa na popyt. I o tyle o ile w ostatnich tygodniach mogliśmy obserwować dość ciekawe wzrost na rynku kryptowalut, z jednej strony widzieliśmy bardzo wyraźnie, że chociażby pomimo tego, że na rynku wciąż trwa kapitulacja i spora część inwestorów wyprzedaje się ze stratami, to jednak strona popytowa była wystarczająco duża, aby nie tylko wchłonąć tą podaż, ale także wyciągnąć rynek do góry. Oczywiście do tego przyczyniły się także informacje z Azji, gdzie w ostatnich miesiącach Bank Centralny Japonii oraz Bank Centralny Chin także wpompowały do gospodarki Całkiem pokaźne sumy. W tym jednak momencie te informacje bezpośrednio wpływają na popyt w Stanach Zjednoczonych i tak jest to jeden z głównych powodów dzisiejszych spadków. Ograniczanie popytu na rynku kryptowalut, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, nie jest jego głównym problemem krótkoterminowo. Zauważcie, że takie firmy jak chociażby Voyager, które to ogłosiły bankructwo, od kilku dobrych tygodni zrzucają regularnie na rynek kryptowaluty o wartości 100 milionów dolarów. Są to informacje stworzone przez firmę Arkham Intel firmę, która zajmuje się researchem danych blockchain. To oczywiście powoduje, że na rynku mamy zwiększającą się podaż, która nie jest, można powiedzieć, racjonalną wyprzedażą inwestorów i ich własną decyzją jednak jest spowodowana wymuszonymi likwidacjami. Lecimy dalej, ponieważ Celsius, i z jednej strony jest to dobra informacja, ponieważ Celsius odblokowuje wypłaty niektórym swoim klientom, z drugiej jednak strony także po części ten kapitał z powrotem na rynek ląduje. Dodatkowo potwierdzają nam to dane z giełd kryptowalut, ponieważ Taker Buy Sell Ratio jest na bardzo, ale to bardzo niskich poziomach, jakich nie widzieliśmy już od bardzo dawna. Czym jest ten wskaźnik? Pokazuje on nam, jak na giełdach kryptowalut wygląda sprzedawanie i kupowanie z ręki. Konkretnie jak wygląda ratio pomiędzy jednymi a drugimi. Na giełdach scentralizowanych możemy wystawić własne oferty, wtedy jesteśmy makerami, a kiedy przychodzimy i bierzemy zlecenia, które już są w książce zamówień, jesteśmy takerami. Niezależnie czy kupujemy, czy sprzedawamy. Sprzedajemy. I tutaj zauważcie, że takerów, którzy sprzedają, jest dużo, dużo, dużo więcej. I to jest oczywiście negatywna informacja. Pytanie, jak długo utrzyma się ten sentyment? Zauważcie jednak, że jest oczywiście druga strona medalu, ponieważ wszystko zależy od naszej interpretacji. Zauważcie, że w tym momencie mamy owszem spadki bitcoina w ciągu godziny o około 1445 dolarów. I to dzieje się w tym samym momencie, gdzie na rynek faktycznie bitcoiny są zrzucane z ręki. Ostatnim razem, kiedy mieliśmy takie wyprzedzanie, przydarze na takich wysokich poziomach. Był to marzec roku 2020 i wtedy spadki były dużo, dużo, dużo większe. Co nam to mówi? Ano, mówi nam to, że zleceń na bitcoina póki co na giełdach nie brakuje, więc ta strona popytowa póki co jeszcze wciąż jest dość mocna. Rynek kryptowalut jednak nie jest to jedyne miejsce, które walczy o kapitał inwestorów, dlatego za chwilę przejdziemy do nieco ciekawszych danych makroekonomicznych. Zanim jednak pójdziemy tam, szybki luk na wskaźnik SOPR i na to, jak wyglądają Inwestorzy długoterminowi. Zauważcie, że wciąż jesteśmy poniżej poziomu 1, a to oznacza, że bitcoiny, które są wyprzedawane przez długoterminowych inwestorów, wciąż są wyprzedawane ze stratami, czyli wciąż trwa kapitulacja i nie widzimy jeszcze wśród tej właśnie grupy inwestorów wyczerpania. Dobrą jednak informacją jest, że faktycznie mamy tutaj trend wzrostowy na średniej kroczącej 30, co nam mówi, że tych inwestorów, którzy są gotowi wyprzedawać się ze stratami, jest coraz, coraz, coraz mniej. Jak już powiedziałem, wszystko zależy od popytu i podaży. W średnio do długim terminie jest to wskaźnik bardzo pozytywny. Wszystko wygląda na to, że cykle nam się powtarzają, ponieważ te sytuacje miały miejsce w przeszłości. Więc dla osób bardziej konserwatywnych, ja osobiście czekałbym, aż tą właśnie żółtą linią przebijemy poziom 1, co będzie oznaczało, że faktycznie kapitulacja oficjalnie dobiegła. Końca. Oprócz danych on-chain, na których jest stworzony wskaźnik SOPR, są także inne rzeczy, na które musimy zwracać uwagę. Między innymi jest to ilość bitcoinów i innych kryptowalut na giełdach. Mianowicie, owszem, mieliśmy po upadku giełdy FTX bardzo mocne wzmożone wypłaty bitcoinów z giełd i wysyłanie ich na swoje własne portfele zewnętrzne, co oczywiście jest bardzo dobrą praktyką, to jednak zauważcie, że wciąż na giełdach jest ponad 2 miliony 100 tysięcy. Bitcoinów. A to nam mówi, że ta grupa inwestorów, która przechowuje swoje kryptowaluty na giełdach kryptowalut, jest najbardziej podatna właśnie na emocje, ponieważ kiedy masz kryptowaluty na swoim portfelu sprzętowym, jeszcze zastanowisz się dwa razy, zanim wypłacisz z tego portfela i przelejesz na giełdy. Natomiast jeżeli masz jakieś negatywne informacje i masz dostępne pod ręką swoje kryptowaluty, decyzję możesz podjąć pochopnie. Praktycznie zawsze pochopne decyzje podejmujemy pod wpływem emocji. I tutaj, jeżeli spojrzymy, na emocje na rynku kryptowalut, faktycznie od dłuższego czasu gości tutaj chciwość, a kiedy jest chciwość, u wielu inwestorów, zwłaszcza krótkoterminowych, odpala się FOMO. I tutaj mamy bardzo ciekawy post od IT Tech. Zachęcam Was, abyście obserwowali jego konto na Twitterze, ale także kanał na YouTubie, który jest w języku polskim, gdzie jest bardzo dużo ciekawych danych on-chain, ale także danych z giełd kryptowalut. I tutaj właśnie mamy przykład takich danych, mianowicie z rynków z dźwignią. Zauważcie, że od jakiegoś czasu, pomimo tego, że mieliśmy tak duże wzrost na rynku krypto. Cały czas mieliśmy open interest bardzo wysoko. Open interest jest to ilość, liczba transakcji otwartych na Bitcoinie, właśnie na giełdach z dźwignią. I tutaj cały czas mieliśmy lokalne ATH. Z drugiej strony funding rate był także pozytywny, co mówiło nam, że te pozycje otwarte w większości są to tak zwane longi, czyli pozycje na dalsze wzrosty. I tutaj mieliśmy ostrzeżenie, że może nam się szykować tak zwany long squeeze. Long squeeze jest to taka sytuacja, na Rynku, kiedy podczas spadku ceny mamy wielu inwestorów, którzy mają wiele pozycji po otwieranych, te pozycje bardzo często są na dużych dźwigniach, powoduje to, że ich pozycje, ich stop lossy zostają wybijane, i tym samym każda taka zlikwidowana pozycja powoduje, że dalsza część danego aktywa jest na rynku wyprzedawana. to powoduje dalsze spadki, odpalanie się kolejnych likwidacji i mamy tak zwaną kaskadową wyprzedaż. I to właśnie dotknęło rynek kryptowalut. Zauważcie, mamy ćwierć miliarda dolarów w ciągu ostatnich 24 Godzin. Więc z jednej strony, owszem, informacje z Silvergate, czy też informacje z Voyagera czy Celsiusa są to informacje, które wpływają bezpośrednio na wyceny. Z drugiej jednak strony, zwiększająca się chciwość na rynku powoduje, że ludzie zaczynają zagrywać coraz bardziej łapczywie, zawierają transakcje coraz większe na coraz większych dźwigniach i to także bardzo mocno przyczynia się do kolejnych spadków cen. Zanim przejdziemy do informacji makro, jeszcze dwa bardzo istotne fakty z rynku krypto. Pierwszym z nich jest informacja, że już w tym Miesiącu niektórzy wierzyciele giełdy MTGOGS otrzymają swoje bitcoiny z powrotem, i tym samym być może nie wpływa to bezpośrednio na wyprzedaż bitcoinów, ponieważ nie zostały one jeszcze wydane, jednak w głowach inwestorów rodzi się więcej niepewności. I w sumie słusznie prawdą jest, że oczywiście po oddaniu tychże bitcoinów wierzycielom, część z tych bitcoinów, możemy tak zakładać, na rynek jak najbardziej trafi. A jako, że ma to wydarzyć się już w tym miesiącu, jest to okres dość krótki. Ciekawostką, jest, że wierzyciele, którzy chcą otrzymać swoje wypłaty już w tym miesiącu, wśród tych wierzycieli mamy największego, mianowicie GOX Investment Fund, zgodzili się, aby otrzymać tylko i wyłącznie 21% wartości swojego roszczenia. Z jednej strony ja rozumiem, że mogą ludzie się niecierpliwić, ponieważ ta sprawa już trwa 10 lat, z drugiej jednak strony faktem jest, że nie wiemy, co oni z tymi bitcoinami zrobią, jednak możemy zakładać, że na podaż jednak to. Kolejną informacją jest kolejny upgrade na Ethereum, mianowicie Shanghai Upgrade, który uwolni etery ze stakingu. Oczywiście będą one uwalniane stopniowo, to jednak mamy informację, że ponownie zostaje to przełożone na kwiecień. Koniec końców, kwiecień tak czy siak jest to dosłownie za kilka tygodni, i tym samym jest to jeden z czynników, gdzie wciąż inwestorzy spekulują na temat tego, co się wydarzy. Jedni mówią, że po odblokowaniu eterów zostaną one zrzucone na rynek, z drugiej jednak strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tylko kilkanaście procent, Wszystkich eterów w obiegu jest na stakingu, raczej spora część inwestorów czeka na możliwość stejkowania, ale pod warunkiem, że cały czas mają dostęp do swoich kryptowalut, póki co tej możliwości nie ma. I zauważcie, że deweloperzy Ethera znowu przekładają, kiedy ludzie otrzymają swoje etery z powrotem. I tutaj pojawia się koniec końców kolejne zagrożenie, ponieważ wiele osób przez tego typu zagrywki stawia w wątpliwość decentralizacji wielu projektów. Ponieważ jeżeli kilku kolei decyduje o, kiedy ty otrzymasz swoje kryptowaluty, to jest to centralizacja czy decentralizacja. Z drugiej jednak strony zwiększa nam się prawdopodobieństwo przez tego typu zagrywki, że jednak niektóre z altcoinów lub być może wszystkie w przyszłości zostaną uznane za papiery wartościowe i tym samym rodzi to więcej niepewności, i tym samym, jeżeli stanie się to faktem, a mamy coraz więcej pobudek, że może mieć to miejsce i to wcale w nie tak odległej przyszłości, faktycznie na rynku kryptowalut może to być kolejnym czarnym łabędziem. Przechodzimy do danych. Makro. Pamiętajcie, że dzisiaj bronimy niedźwiedzi, a ci mają naprawdę bardzo dużo argumentów mówiących za tym, że jednak przed nami jeszcze spadki się wydarzą. I tutaj, jeżeli przejdziemy na wykres SP 500, który bardzo mocno w ostatnich miesiącach korelował z Bitcoinem, zauważcie, że byki mówią, że tutaj mamy trend spadkowy. Ten trend spadkowy został przebity, w tym momencie mamy retest i faktycznie jest to bardzo istotny poziom dla indeksu SP. Jednak, jako że wybijamy się z trendu spadkowego, jest to już pobeście. Natomiast, jeżeli cofniemy się do przeszłości i sprawdzimy, jak miała się sytuacja, chociażby podczas kryzysu w roku 2008, zauważcie, że także mieliśmy linię trendu spadkowego, mieliśmy wielokrotne testy, mieliśmy wybicie, jednak to nie przeszkadzało, aby dalej na tym rynku zaliczyć jeszcze głębsze spadki. I nie jest to oczywiście wyjątek. Zauważcie, mamy bańkę dodatkową rok 2000-2001 i tutaj także bardzo wyraźny trend spadkowy wielokrotnie testowanie linii trendu spadkowego, wybici się retest, taki jaki ma miejsce w tym właśnie momencie, następnie mamy double top i kolejne dalsze spadki w dół. Więc ten jeden wskaźnik na skali prawdopodobieństwa nie jest wystarczający, aby definitywnie i ostatecznie potwierdzić nam, że rozpoczyna się Hossa. 1-0 dla Niedźwiedź. Tak jak wspomniałem, na rynku nie tylko kryptowaluty walczą o dostępny u inwestorów kapitał, i tutaj jednym z miejsc, które jest uznawane za tak zwane store of value, safe haven, zwłaszcza w niepewnych czasach, są to obligacje skarbowe. I tutaj zauważcie, że mamy, zwłaszcza na krótkoterminowych, bardzo wysokie oprocentowanie rzędu 4-5%. I ja wiem, że patrząc na inflację, nie są to liczby powalające, jednak bardzo duży kapitał, który chcąc nie chcąc bardzo mocno steruje tym rynkiem. Nie przyjdą na rynek kryptowalut, kiedy mają tego typu oferty od różnych rządów, w tym od rządu Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj, jeżeli spojrzymy na skalę popytu i podaży, mamy zwiększające się cały czas oprocentowanie na krótkoterminowych obligacjach, tym samym kapitał jednak z rynku zaczyna znikać i iść w kierunku nieco innych aktywów. Więc w krótkim, w średnim terminie, wciąż jest to punkt dla niedźwiedzi. Na to, jak dalej będzie wyglądać opłacalność obligacji skarbowych, największy wpływ mają stopy procentowe, a te oczywiście są uzależnione od różnych czynników makroekonomicznych, w tym m.in. od inflacji czy też poziomu zatrudnienia. Zauważcie, że właśnie wypłynęły dane z Europy i tak zauważcie, że póki co w Europie inflacja cały czas szaleje i póki co ekonomiści znowu nie mieli racji, ponieważ inflacja jest nieco wyższa od oczekiwań. Dobrym niestety sygnałem jest, że rośnie bezrobocie, ponieważ na to właśnie. Właśnie liczą banki centralne, ponieważ stymulując gospodarkę w ten sposób, czyli podwyższając stopy procentowe, chcą, aby zmniejszył się popyt, zmniejszając zatrudnienie, ponieważ jeżeli mniej ludzi pracuje, mają mniej pieniędzy, mniej wydają i oczywiście mniej pieniądza w obiegu krąży, i tym samym inflacja być może zacznie spadać. Póki co jednak w Europie bezrobocie rośnie, inflacja jeszcze póki co nie zwalnia, a to daje więcej pola do popisu bankom centralnym na to, aby jednak nie zwalniać podnoszenia stóp procentowych. Oczywiście jednym z najważniejszych Najważniejszych banków centralnych na świecie jest bank w Stanach Zjednoczonych, czyli Fed, i tutaj już. W kolejnym tygodniu, na Dzień Kobiet, mamy informację, jak będzie wyglądała sytuacja zatrudnienia. Biorąc te wszystkie rzeczy pod uwagę oraz prognozy rynku co do tego, co dalej będzie robił Fed, zauważcie, że już 10% ankietowanych uważa, że dojdziemy nawet do 6 punktów procentowych, jeżeli chodzi o stopy procentowe, więc przed nami jeszcze wciąż potencjalnie bardzo długa droga, i tym samym ten rok jest to zdecydowanie wciąż rok niepewności i wciąż potencjalnych Dalszych spadków. Dlaczego mówię potencjalnych? Ponieważ koniec końców nikt nie wie, co dalej się wydarzy. Tutaj kontrol dla Fedu oczywiście jest chociażby Bank Centralny Chin, który niedawno dodruk uruchomił, i wciąż nie wiemy, jak będą wyglądać ruchy tego banku w ciągu kilku najbliższych miesięcy, kilku kwartałów. Cały czas trwa jednak konflikt między wschodem i zachodem, więc dla Chin może być jednak na rękę, aby wciąż dodruk kontynuować. I tym samym na rynku może koniec końców nie być aż tak źle. Nieważne co jednak myślisz, ważne co robisz. Biorąc te wszystkie rzeczy pod uwagę, wciąż moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne, że niższe poziomy możemy zaliczyć. Niekoniecznie wybijemy kolejne dno, dalsze dno na BTC, jednak zdecydowanie ruchy dalsze spadkowe są wysoce prawdopodobne. Tym samym będąc praktycznym, z jednej strony wciąż chcę mieć pozycję w stablecoinach i oczekiwać na te spadki, jeżeli faktycznie się wydarzą. Z drugiej jednak strony, jako że wciąż mamy kapitulację, wciąż jak to mawiał Warren Buffett, rynek Krwawi, moim zdaniem, warto przynajmniej częścią swojego kapitału być nieco chciwym. I tym samym, patrząc na wycenę bitcoina, czy też kilku altcoinów mojego wyboru, ja osobiście co nieco wciąż do portfela dokładam. Moim prywatnym, subiektywnym zdaniem, mając wszystkie te negatywne informacje, nie uznać za prawdopodobne, że spadki mogą dalsze nastąpić, jest po prostu nieracjonalne. Daj znać poniżej, co Twoim zdaniem czeka nas w najbliższych miesiącach, w najbliższych kwartałach. A jeżeli kontent, który tutaj tworzę, nie się dla Ciebie jakąkolwiek wartość, pomyśl o tym, aby zostawić łapę, a jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, pomyśl o tym, aby zasubskrybować. O jednak jeszcze nie koniec. Wczoraj do giełdy Binance oraz do Binance US został wysłany list od kilku senatorów, który oskarża giełdę Binance i CZ bezpośrednio o oszustwo oraz pranie brudnych pieniędzy. I o tyle, o ile to, o czym rozmawialiśmy w ostatnich odcinkach, gdzie mieliśmy sporo fadu rozprzestrzenionego przez główne portale informacyjne, co w wielu przypadkach dało się bez problemu Zweryfikować i uznać je za nieprawdziwe, tak w tym przypadku myślał, że powinniśmy być ekstra czujni, ponieważ co się dzieje, kiedy jakaś osoba jest oskarżana o oszustwo czy opranie brudnych pieniędzy, a te zarzuty zostaną tym osobom udowodnione. Niestety tutaj o tym przekonał się twórca Tornado Cash, który wylądował w więzieniu dokładnie po tych samych zarzutach, więc możecie sobie tylko wyobrazić, jakie negatywne konsekwencje dla rynku kryptowalut miałoby potencjalne aresztowanie CZ. Z jednej strony giełda Binance jest tutaj oskarżana o podobne działanie do giełdy FTX zanim upadło, ponieważ mamy tutaj oskarżenia, które mówią o przelewach, które nie są do końca jasne, nie są do końca udokumentowane, i póki co nie mam informacji, które mogłyby potwierdzić lub zaprzeczyć tym informacjom. Natomiast, oczywiście, jeżeli tylko coś się pojawi, na tym kanale o tym usłyszycie. Natomiast, jeżeli interesuje Was, jak wygląda obecna sytuacja Binance, jak wyglądają pozostałe oskarżenia i w jaki sposób dla siebie możemy monitorować na ten temat fakty, tutaj znajdziecie odpowiedź konkretną. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!